mam tutaj na desce rozdzielczej taki przycisk, który jest tylko w jednej partii tych przegumowych Solarisów. I ten przycisk to dodatkowy dzwonek, który uruchamia się bez względu na zamykanie drzwi. Na przykład teraz go użyję. Jak słyszeliście, bardzo przydatny przycisk. On sprawia, że pasażerowie wsiadają szybciej. Ten dodatkowy dzwonek, który działa niezależnie od zamykania drzwi, jest tylko w partii Solarisów o numerach 13. 15 do 13, 29. Ja nie rozumiem, czemu wszyscy się ustawiają na ten prawy pas. Przecież lewy pas jest wolny i też można przejechać to skrzyżowanie. Sam chciałem to zrobić, ale akurat jechał samochód na lewym pasie. Teraz to już się zatrzymał. Żałuję, że nie pojechałem od razu na lewym, bo nie mogłem, bo samochód jechał szybciej lewym pasem, jeden jedyny. Ale cała ta kolejka mogła przecież jechać, rozłożyć się na dwa pasy i pokonać to skrzyżowanie szybciej. Zwięźle. Cóż to za korek na Rigotto o tej godzinie? Robi się troszkę szarówka. Mam nadzieję, że widać troszeczkę na tym nagraniu. Martwię się tym, że teraz te osobówki ruszą szybciej. Dla mnie to żaden problem, żeby gdzieś tutaj znaleźć miejsce na prawy pas. I da się płynnie jechać na suwak? Pewnie, że się da. Pierwszy odcinek trochę Was zaskoczę, bo będzie w ośrodku, jak to powiedzieć poprawnie, ośrodku transportu publicznego, którego się nie spodziewacie. Mam taką cichą nadzieję, że uda mi się to wszystko nagrać, zmontować, znaczy nagrać nie, bo już nagrane jest, ale zmontować w czasie tych
tygodni. No ale jeżeli się nie uda, no to trudno. No, mam też prywatne, rodzinne życie i zawodowe życie i też to troszeczkę ostatnio zawodowo wchodzą u mnie pewne rewolucje, o których wy się dowiecie dopiero chyba we wrześniu. Ale to też będzie dla was zaskoczenie. Dla mnie jest wielkie zaskoczenie, ale to już zaczęło się dziać. Złapałem ciekawą fuchę i te nagrania no, nie pojawią się raczej wcześniej niż wrzesień. Zobaczycie mnie na ciekawych pojazdach. Ale nie będę zdradzał, co to za miasto i co to za pojazdy. Powiem wam, że zaczęło mnie to bardzo, bardzo rajcować, że mam możliwość teraz jeździć w różnych miejscach. Dodaję też codziennie, bo tych materiałów jest bardzo dużo. Tutaj chyba będzie wysiadał pan, który pytał o Toyotę. Jesteśmy obecnie na Brynowie. Po lewej stronie była budowa centrum przesiadkowego, a tutaj budowa nowego osiedla. Nowy Brynów. Pytanie, czy Toyota jest? Przepraszam pana od Toyoty. Ten salon Toyoty, jak dobrze mi się wydaje, to jest tutaj. Aha, no to dobrze, w porządku. Jak pan tak uważa, to nie ma problemu. Niecałe w dwie strony, chyba też
zanudziłbym was, tylko utniemy je gdzieś w okolicach przystanku Ohojedziełowa, jak już zrobię kółko dookoła Manhattanu, dookoła osiedla Odrodzenia, który popularnie zwany jest Manhattanem. Oblokowali się tutaj. Ktoś, to skrzyżowanie jest niewydolne. Proszę bardzo. Miłego dnia. Rozkład zakładał chyba dłuższy przelot. Bo jestem minutkę przed czasem, niecałą minutkę, ale tyle mogę jechać przed czasem, więc jestem w granicach tolerancji. Dawno tu nie byłem. Czy tu się coś zmieniło od tej pory, kiedy ostatni raz nagrywałem? Dla mnie dawno to miesiąc w perspektywie codziennego jeżdżenia. Do tej pory to przeważnie odwiedzałem wszystkie linie w ciągu miesiąca, albo prawie wszystkie miejsca, bo może nie wszystkie linie, ale większość miejsc, większość dzielnic. Bo jak gdzieś nie byłem na przykład zerówką, to byłem za to w tych samych miejscach inną linią. Przejazd kolejowy, ale tu jeszcze nic nie kursuje. Nie ma krzyżówka, nie ma żadnych barier, nie ma żadnego stopu. Chyba nic jeszcze tu nie kursuje. Ale jak zaczną tutaj jeździć te pociągi, ma chyba przejeżdżać kilkanaście pociągów towarowych na dobę. Więc jak zaczną jeździć, to przyznam szczerze, że współczuję. Przy obecnym ruchu, w obecnym natężeniu ruchu, to naprawdę współczuję tutaj wszystkim tym, którzy będą zmuszeni utknąć na tej drodze. Dojazd do dwóch dużych osiedli. Do trzech dużych osiedli. Do Ochojca, do Piotrowic, do osiedla Odrodzenia. A dojazd jest po prostu tak tragiczne. W zasadzie to mamy tylko dwie drogi. Jedna, która jest jednocześnie tranzytem, czyli 81. Obecnie przy budowie tunelu i ronda naziemnego, nadziemnego, takiego w powietrzu, to tam są wieczne korki, a tutaj co tu mamy? Jeden pas w każdą stronę? Bez sensu. Jedzie 297. On chyba 10 minut był przede mną. Już obkrążył osiedle i teraz wraca do Katowic.